plastyka powiek górnych, inaczej blefaroplastyka. Jest to zabieg jeden z najbardziej popularnych zabiegów w chirurgii plastycznej. Wykonujemy ten zabieg zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn w wieku od 30 do 70 roku życia. Zabieg ten polega na usunięciu nadmiaru skóry z powieki górnej, korekty mięśnia okrężnego oka, jak również usunięcia tkanki tłuszczowej w przedziałach tłuszczowych powieki górnej. Pierwszym etapem operacji jest planowanie. Zaznaczamy na powiece górnej linię cięcia. Te linie są w charakterystycznych punktach anatomicznych, w zależności od płci oraz od rasy. U kobiet wykonujemy cięcia wyżej, czyli jest to odległość około 8, 9, 10 mm od linii rzęs. Natomiast u mężczyzn wykonujemy te cięcia troszkę niżej w załamku powieki górnej. Podczas planowania zwracamy uwagę na symetrię, jak również na zakres usunięcia tkanki skórnej. Tak, aby usunięty kawałek skóry nie był ani za duży, ani za mały. Tak, aby nie powodował niedomykalności i był bezpieczny dla pacjenta. Następnie prosimy pacjenta o otwarcie oka. Dlaczego? Ponieważ wówczas badamy i oceniamy, czy linia cięcia jest idealnie w załamku powieki górnej. Czyli przy otwartych powiekach blizny nie będzie widać. To jest zabieg chirurgiczny, który najczęściej wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Więc musimy podać pewną ilość środka znieczulającego w powiekę górną. Po znieczuleniu przystępujemy do cięć. Najczęściej cięcia wykonuje się nożem chirurgicznym po wcześniej zaznaczonych liniach. Nożem chirurgicznym nacinamy powiekę górną, a następnie nożyczkami wycinamy nadmiar skóry, dbając o zamknięcie każdego naczynia na powiece górnej specjalnym narzędziem, czyli koagulacją bipolarną. To powoduje, że nie mamy siniaków po zabiegu. Często pacjenci boją się tej operacji. Dlaczego? Ponieważ jest to operacja na bardzo wrażliwym rejonie twarzy. Natomiast jest to operacja bardzo bezpieczna. Operujemy w zakresie skóry i tkanki tłuszczowej, a oko cały czas chronione jest przez powiekę. U niektórych pacjentów korekta powiek łączy się z usunięciem tkanki tłuszczowej, szczególnie w części nosowej. Powieki górnej jest nadmiar tkanki tłuszczowej, który trzeba usunąć. W części środkowej w niektórych przypadkach, natomiast w części bocznej nie można wykonywać takich zabiegów, dlatego, ponieważ jest tam gruczoł łzowy i jego nie można naruszyć. Jest grupa pacjentów z głębokim osadzeniem gałki ocznej, gdzie nie zalecam usuwania tkanki tłuszczowej w tych rejonach. Po usunięciu tkanki skórnej oraz tkanki tłuszczowej zamykamy ranę operacyjną. Używamy do tego szwów niewchłanialnych, ponieważ aby nie było reakcji uczuleniowej, aby nie było reakcji zapalnej oraz przebarwień. Używamy do tego szwów bardzo cienkich, są to szwy 6-0, które usuwamy w siódmej dobie pooperacyjnej. Po zabiegu operacyjnym zalecam u moich pacjentów, aby odpoczywali około 2-3 godziny, aby leżeli w pozycji poziomej z lekko uniesioną głową. Dodatkowo stosuję okłady, zimne okłady z soli fizjologicznej na powieki, tak aby nie było siniaków. Pacjent po około 3 godzinach, 2-3 godzinach od zabiegu może wrócić do domu, ale zawsze proszę, aby po pacjenta przyjechała rodzina, dlatego ponieważ nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na słońce może spowodować dyskomfort w trakcie prowadzenia pojazdu. To jest jeden z niewielu zabiegów w zakresie chirurgii plastycznej, który łączy w sobie dwa elementy, czyli poprawa naszego komfortu życia oraz polepsza nasz wizerunek. A twarz jest naszą wizytówką.